Chodź, Jagusiu, musimy wyczyścić ci mieszkanko. No nie bój się, nie będę cię kąpał. Umyję tylko twój domek. Teraz tutaj sobie popływasz. No, chyba jest dobra. No to uwaga, chwilowa przeprowadzka. Stasiu, gdzie jesteś? Jezu, nawet z rybą pogadać sobie nie można. Jestem w kuchni! Boże, co to za jazda tymi autobusami? Stałam pół godziny na przystanku, a potem przyjechało sześć naraz. Czy oni klonują w tych zajezdniach, czy co? A kupiłaś mi żwirek rzeczny dla Jagusi? No pewnie, że ci kupiłam. O. Proszę. A dlaczego ty wycierasz moją nową ścierką? Nie ma innych. Stasiu, Boże, co ty tu narobiłeś? Brudne talerze, niezjedzone kanapki, puste puszki, zapchany zlew. Wystarczyło, że wyszłam tylko na godzinę. Wystarczyło. Co to było? Co? Ten dźwięk. No co, wypuściłam wodę. Boże, co ty zrobiłaś? Jakoś wróć! Stasiu, tylko mi nie mów, że twoja złota rybka tam była. Była! Jezu, Jagusiu, gdzie jesteś? Coś ty najlepszego zrobiła. Stasiu, przepraszam, ale skąd mogłam wiedzieć, że ona tam jest? Nie ma jej! Popłynęła nie wiadomo dokąd. Stasiu, strasznie mi przykro. Zamordowałaś ją, Heleno. Stasiu! Szalony ja. Idź odrabiać lekcję, synku. Tatusiu, a kiedy mi kupisz motocykl? Jak dorośniesz? Kiedy ja dorosnę? No, za kilkanaście lat. Ale byłem szybciej. A dlaczego tak chcesz dorosnąć szybciej? Bo gdybym szybciej dorósł, wtedy szybciej dostałbym motocykl. To musisz sobie najpierw kupić złotą rybkę. Dlaczego? Bo to jest życzenie do złotej rybki, a nie do własnego ojca. Przeżyliśmy szczęśliwie z Jagusią tyle lat, a teraz jej nie ma. Wiem, Stasiu. Ten dom wydaje się pusty bez niej. Stasiu, daj spokój. To była tylko złota rybka. Przecież nawet nie wiemy, czy nie żyje. A może żyje i pływa sobie gdzieś szczęśliwie. Chodź do kuchni, mam dla ciebie obiad. Nie jestem głodny. Stasiu, ale zrobiłam twoje ulubione danie, paluszki rybne. Czy to okrucieństwo, Heleno, było celowe? Musisz wiercić nożem w otwartej ranie? Przepraszam, ale przecież możesz kupić sobie nową rybkę. Co to za problem? To nie to samo. To nie będzie Jagusia. Przejdę się trochę. Stasiu! A czy możesz odnieść ten żwirek do sklepu? Nie będzie ci już potrzebny. Nic dziwnego, że nie chce papużka jeść. Musi ją pani karmić mieszarką zbożową, a nie szyneczką. Papugi nie jedzą mięska, zrozumie pani. Proszę bardzo. O, dziękuję. 10 zł równo. Bardzo pani dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Stara wariata. Dzień dobry. Chciałem zwrócić żwirek rzeczny. Moja złota rybka nie żyje. Zwróci mi pan pieniądze? Strasznie mi przykro. No naturalnie, oczywiście. Proszę bardzo. Proszę. A nie zechciałby pan sobie kupić drugiej rybki? Nie, nie, nie. To nie to samo. O, no tak, za szybko, rozumiem, po takiej tragedii. Oczywiście, naturalnie. A co by pan powiedział,
Na królika. Na królika? No. Żelasty. Chyba, że się go długo gotuje. Rozumiem, no tak. A w takim razie najlepsze dla pana będą gołębie pocztowe. Wie pan, mam tu jedną taką przepiękną parkę, wytrynowana. Proszę pana, same potrafią wracać do domu. No. Ładne. A, widzę, że już pana polubiły. Niech pan patrzy, z jakim uczuciem patrzą na pana. A jak się nazywają? Lola i Flip. Ładnie się nazywają. O, sam je pan wyhodował? Sam, od małego. Zajmuję się gołębiami zawodowo. Panie, gołębiarstwo to wielki biznes, pan wie? To są ogromne pieniądze. No to przecież z tych 400 zł, które pan teraz wyda na zakup tych gołębi, no zrobi pan ogromny majątek. A jeden jest tylko kłopot, który mają wszyscy gołębiarze. Sąsiedzi. Zawsze są niezadowoleni, pan. Tak? Ach, czasami nawet bardzo. Naprawdę? To ile pan chce za tę parkę? 300 zł? No, dobrze, dobrze, proszę. Stasiu, mi się to nie podoba. Ty nigdy nie miałeś do czynienia z gołębiami. Kiedyś trzeba zacząć. Chcesz hodować gołębie? No przecież my nie mamy na to warunków. Ale nie będę miał ich dużo, będę małym rozmnażaczem. O, mały rozmnażacz. To by się zgadzało. A teraz będę ten szalony. Zaproszę cię na mój sceniczny bal. No jak to cię? Nie. Zaproszę was na mój sceniczny bal. Oczywiście. Patty, co to za straszne dźwięki? Nie mogę się skoncentrować. Co to jest? Nie mam pojęcia. O, pan Bogacki coś buduje. Co? Budę dla psa? Coś w tym rodzaju, tylko że na nóżkach. Budę na nóżkach? Nie, to muszę to zobaczyć. Cały Bogacki. Nawet budy nie potrafi porządnie zbudować. Patty, to nie jest Buda. Stasiu, to który z nich jest Flip? Nie wiem, ale nie jestem pewien, czy to ma jakieś znaczenie. No, dla Loli na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Bogacki. Czy jako pański sąsiad mogę zapytać, co pan tu buduje za domem? Buduję gołębnik, a co? Coś się panu nie podoba, panie Cwał? Bardzo mi się nie podoba. Chce pan tu hodować gołębie? A co w tym złego? Co złego? Zaraz panu powiem. To może ja to panu wytłumaczę, panie Cezary. Otóż, mężowi uciekła złota rybka. Jak rybka może uciec? No, a jednak uciekła. Dlatego... Dlatego postanowiłem hodować gołębie. Pan chce hodować gołębie w osiedlu Akacjowa? Ale tylko dwa! Chłopca i dziewczynkę. O Boże. Parkę! Parkę. Gołębie na naszym osiedlu. Wiesz, co to znaczy? Że za kilka miesięcy niebo nad nami pokryte będzie chmurami gołębi. Strach będzie wyjść z domu. Nie przesadzę. Przecież powiedział ci, że ma tylko dwa. O czym ty mówisz? O myszach. O setkach myszy. Tam, gdzie są gołębie, tam są myszy. Nigdy nie widziałam myszy na placu zamkowym. Ja widziałam. Widzisz? Mam rację. On nie może tak sobie budować gołębnika. Musi mieć na to pozwolenie. Co ty mówisz? Patty. Patty, to jest Polska. Tutaj na wszystko trzeba mieć pozwolenie. Pójdę jutro do gminy i złożę na niego zażalenie. Chodzi o to, żeby było im wygodnie i przyjemnie. Muszą się czuć jak u siebie w domu. Dlatego położyłeś im dywan na podłodze? No, nawet dywan nie widzisz. Widzę. To jest kawałek odcięty z naszego dywanu w sypialni. Wyciąłem z podłóżka, kto to zauważy. Żeby je można było wypuszczać, muszą najpierw się zadomowić. Będziemy na nich zarabiać, kiedy zaczną brać udział w wyścigach.
Rozumiem. Chodź, mam już obiad. Macie wszystko zjeść, żeby się nic nie zmarnowało. Zrozumiałyście? To kiedy nastąpi ten lot inauguracyjny? Z tego, co bym powiedział ten facet w sklepie, to mógłbym spróbować już dzisiaj. Co to jest? Sałatka kalifornijska. Ale tu są jakieś ziarna, orzechy i porzeczki. Helena, jak możesz dawać porzeczki do sałaty? To się nie nadaje do jedzenia. W Kalifornii się nadaje. Ale tu jest Polska, a nie Kalifornia. Stasiu, zapewniam cię, że to są polskie porzeczki. Siadaj, nie gadaj, tylko jedz, proszę. A są w domu parówki? Nie będziesz jadł więcej parówek, musimy przejść na dietę. Moje gołębie jedzą lepsze jedzenie niż ja. Dlaczego? Dlaczego ty nie chcesz nigdy spróbować czegoś nowego? Bo ja lubię dobre polskie jedzenie. Kapuśniak, kartofle, kawałek mięsa, o takie rzeczy, a nie zagraniczne paskudztwo. No to który leci pierwszy? Lola, jasne, kobiety mają pierwszeństwo. Lola, to zapamiętaj adres. Akacjowa 46, pierwsza ulica przy wjeździe na osiedle. Potem na światłach w lewo i kawałek prosto. Na światłach w prawo, Stasiu. To jest ulica jednokierunkowa. A jesteś pewna? Oczywiście, że jestem. Pamiętaj, na światłach w prawo. Boże, co ja robię? Lola, masz wrócić do domu. Czekamy na ciebie. No, to szerokiej drogi. No i co teraz? No, teraz zrób to samo z Flipem. A no rzeczywiście, Flip, pamiętaj. Akacjowa 46. Na światłach w prawo. No, po szerokiej drogi. No, uważajcie na siebie. Czekamy na was. Na światłach w prawo. Lećcie tam, za dom. Nie tam. Tam, tam. Oj. Głupie ptaki. No i co załatwiłeś? Nic nie załatwiłem. W gminie powiedzieli mi, że nie trzeba mieć pozwolenia na budowę gołębnika. To straszne. No i co teraz zrobisz? Nie wiem. No to może porozmawiaj z panem Bogackim, jak sąsiad z sąsiadem, i poproś go, żeby pozbył się tych gołębi. Ja mam go prosić? No, a co ci innego zostało? Patty. Wie pan, jest szereg powodów, dla których kanarek przestaje jeść. Na przykład, jeśli wysiaduje jajeczka albo zmienia piórka, a w wypadku tego kanarka śmiem twierdzić, że on przestał jeść, ponieważ nie żyje. Przepraszam. Halo, sklep zoologiczny, słucham. Dzień dobry. Moje nazwisko Bogacki. Byłem u pana w sobotę, kupiłem dwa gołębie pocztowe. Pamięta mnie pan? Tak, tak, oczywiście, że pamiętam. No jak, przyzwyczaiły się już do nowego mieszkania? Może i przyzwyczaiły, ale nie wiem, gdzie są, bo wypuściłem je 3 godziny temu i jeszcze nie wróciły. Jak to, przecież pan kupił je dopiero 2 dni temu? No tak, ale pan powiedział, że mogę je wypuścić. Ale po co najmniej 2 tygodniach? Przecież one muszą mieć trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego otoczenia. Ojej. To jak je teraz odzyskam? A może pan dać ogłoszenie do wiadomości gołębiarskich, że zginęły. I one to przeczytają? One nie, ale hodowcy. Może przypadkowo któremuś wpadną mu w ręce pańskie gołębie. Przypadkowo. Nic z tego nie będzie. No to się nieźle urządziliśmy. Czy to znaczy, że mogę już wyjąć ten kawałek dywanu z gołębnika? No wiem, że to bardzo przykre dla pana, ale to się zdarza, wie pan, to się zdarza. A czy w tej sytuacji mógłbym zaproponować panu coś innego? Na przykład gołębie pocztowe. Sam je hoduję. Mam tutaj przepiękną, wytrenowaną parkę. Potrafią wracać po 2 dniach, panie. Ładne. A, widzę, że już pana polubiły. Z jakim uczuciem patrzą na pana? A, jak one się nazywają? Lola i Flip.
Dzień dobry, czy mogę wejść? Proszę. Panie Bogacki, przyszedłem do pana jak sąsiad do sąsiada, żeby porozmawiać o tych gołębiach. Ja nie mogę się z tym pogodzić. Ja też nie. Pan wie, że minęły już 4 godziny, a ich jeszcze nie ma? Co to znaczy, że ich nie ma? Poleciały i nie wracają. Same poleciały? Leciały same, je tylko wypuściłem. A po co? Bo myślałem, że przylecą z powrotem. Nie przyleciały? Nie. A wie pan, że słyszałem, że to są bardzo mądre ptaki. O! Wchodźcie, kochani. Patty? Gdzie wy byliście? Szukałem was. Mieliśmy coś do załatwienia. Stasiu! Zobacz, co mamy dla ciebie. Piotr się on znalazł. Pływa w naszym jacuzzi. Co to jest? No! Twoja Jagusia. Stasiu! Ja nie wiem, jakim cudem ona się tam znalazła. Leno, ja nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam. To nie jest moja Jagusia. Przecież bym ją poznał. Skąd ją wzięłaś? Patrycja i Piotruś kupili ją dla ciebie w sklepie zoologicznym. Naprawdę? Dziękuję wam. Właśnie tak siedziałem tutaj i myślałem, czy nie powinienem kupić sobie nowej rybki. Jest bardzo ładna. Może ją nazwę Jagusia? Bardzo ładnie. No, to teraz każdy może sobie pomyśleć jakieś życzenie. W końcu od czego ona jest? Was na mój sceniczny bal. Nikt wam niczego nie zabroni, bo pośród was będę szalony ja. Dziś wyzwolona pulsuje noc, drażniona wstydem gorących rąk. Po skórze spływa ten słodki pot, takiej energii nikt nie ma dość. Lecz co się stanie, gdy światła ramp ostatni oddech oddadzą wam? Czy się odnajdę w porywie dnia? Niech więc nie kończy się nigdy ten bal. Wiesz co, Heleno, to może podaj nam tę swoją kalifornijską sałatkę. Naprawdę zjesz? Zjecie? Zaraz przyniosę. Pomogę ci. Mam w domu szampana, może się napijemy do tej sałatki. A z przyjemnością. A to ja zaraz, chwileczkę. To co sobie pomyślałeś? A pan?